have found our fortress. The Dawn Guard. They think they can stop us. But we will find them. Cześć. Stało się. Jesteśmy Słowikiem. Bardzo podoba mi się ten motyw i ta zbroja. Trzeba przyznać, że ma coś w sobie. Pod waszą nieobecność pozwoliłem sobie trochę przyspieszyć rozgrywkę i już jesteśmy troszeczkę w pobliżu celu, do którego mamy dotrzeć. Jesteśmy w pobliżu Białej Grani, a konkretnie to są chyba, kurczę, twierdza albo jakaś obóz Waldheim. Zawsze mi wychodzą te nazwy z głowy. Są dość trudne do wymówienia i do zapamiętania. Co się wydarzyło w ostatnim odcinku? Taki skrócony raport. No to tak. Byliśmy w świątyni Nocnicy. Przyjęliśmy przysięgę. Jesteśmy teraz pełnoprawnym Słowikiem. Otrzymaliśmy też zbroję. Tak się prezentujemy. Zbroja jest dość fajna i strasznie mi się podoba ten motyw tego słowika, te oczy, takie punkciki białe. Fajnie to wygląda, białe? Tak, białe. Fajnie to wygląda. No i przeżyliśmy też kolejną niemiłą niespodziankę, która jest związana z grą Skyrim. Nieodzowną, czyli to są różnego rodzaju bugi. Ostatnio nie mogliśmy przejść przez płot, a w ostatnim odcinku z kolei był taki bug, że Karliach nie chciała otworzyć bramy. A bez otworzenia bramy mogliśmy przejść dalej, także bardzo fajnie to się wszystko układało. Teraz się z tego śmieję, ale nie było mi do śmiechu, bo nie było to takie proste wybrnąć z tego problemu. Tak naprawdę nie widzieliście ostatecznie, jak to można zrobić, bo tylko wstępnie, ale zapewniam was, na zasadzie prób i błędów można to w ten sposób zrobić. Trzeba po prostu tą Karliach wciągnąć bardziej na schody i ona w końcu zaczyna współdziałać z nami i otwiera bramę. Otrzymaliśmy podobno też błogosławieństwo Nocnicy, ale ja sobie sprawdziłem, niestety nic nie widać, żeby było coś lepiej. Podobno mieliśmy być obdarzeni jakimś takim błogosławieństwem, dzięki którym powinniśmy być obdarowani jakimś takim szczęściem nadnaturalnym. Powinniśmy mieć jakąś przewagę. Dowiedzieliśmy się też, że Mercer zbezcześcił świątynię, kradnąc taki artefakt, który znajdował się w świątyni. To jest kościany klucz. A ten klucz pozwala otwierać każdy rodzaj zamku bez żadnego problemu. To jest wyjaśnienie tej zagadki, w jaki sposób Mercer dostał się do skarbca Gildii Złodziei. A właśnie dzięki temu kluczowi. No, aha, tak, jeżeli chodzi o słowików, to zarówno ja, jak i Brynjolf staliśmy się, przyjęliśmy przysięgę wierności. I jesteśmy teraz nowo powstałym słowikiem, można tak powiedzieć. Słowikiem, wampirem, niezła mieszanka. A jeszcze ciekawsza rzecz, to Brynjolf zaprosił nas na stronę i powiedział nam, że sam nie nadaje się do roli szefa Gildii Złodziei i zaoferował nam, że w związku z tymi naszymi sukcesami i wynikami jesteśmy pretendentem do stania się nowym mistrzem Gildii Złodziei. Tylko jeszcze musimy zrobić te nasze ulubione zadania specjalne, z którymi też mamy problem, ale myślę, że pomalutku jakoś dotrzemy do celu i będzie wszystko w porządku. Dobra, żeby nie przedłużać, tylko trochę mnie wkurza to, że to jest dzień znowu. Co, poczekamy tu chociaż do zmroku? Cholera. Może poczekajmy tutaj w krzakach.
Nie podoba mi się też to, bo to wiąże się z tym, że... Kurde... Bo się spalimy. Dobra. Jakoś to może będzie. Twoja żądza krwi jest bardzo silna. Z tego, co patrzyłem przed chwilą... Kurde, gdzieś cienia. Gdzie tu cień znaleźć? Psia krew. Po drugiej stronie. Tam sobie przejdźmy. Jeszcze musimy tu trochę odpocząć. Jeszcze może za 4 godzinki. No tak, mamy się spotkać w takiej... Moja żądza krwi jest niepohamowana. Chyba tak pisało. A mamy się teraz dostać do takiej... jak ona się nazywa? Irgnok. Hunt. To jest taka starożytna dwemerska ruiny jakiejś takiej twierdzy chyba. No i nie wiem, czy tędy dotrzemy. Tutaj też jest jakaś droga. Spróbujmy tutaj się przedostać jakoś górami. Może to się uda. Zobaczmy, jaki mamy statusik. Nie wiem, czy Blood, tylko Better Vampires. Szlak. Na pewno nie jest za dobrze. Jeszcze drugi poziom. To jeszcze nie jest tak źle. Możemy korzystać z odbicia światła. Z tego skorzystamy. Może dla odmiany tędy jakoś się tam dostaniemy. Jesteśmy w stanie tutaj się dostać, bo tam widziałem, kręcą się bandyci. Ciekawe, czy tędy wejdziemy. No, wie konia. Możesz ty skakać. Przez taki płot żeśmy przeszli, kurde. Co tu nie poradzimy? Chyba jakoś dotrzemy tędy. Kurde, albo nie. Mariusz nas tu zaraz zobaczy. Chyba łuk sobie przygotujmy. Chyba to jest nasz najlepszy łuk. Ciekawe, czy tam też jest strażnik? Gdzież on tam polas? Nie wiem, czy tam doleci to strzał nasz. Szlak. Dobra, przygotujmy się tutaj. No, prosimy o uśmiech. Zaraz go tutaj dopadniemy. No. Tutaj, prosto na kropeczkę. Proszę wejść. Nie wiem, gdzie jesteśmy. Za bardzo się kręcą. Zrobiliśmy im ambaras. Nie mogę się doczekać, aż zajrzę do twojej sakiewki. Nie mogą tutaj do mnie dotrzeć. Patałachy. Kurczę, tamten. Jeszcze ich czterech jest. Ciekawe, czy oni tu
są w stanie dotrzeć do mnie. Tam się ustawili gdzieś. Co oni robią? No co? Dobra, to zostało trzech. Co wy tam robicie, kurna? Nie wiedzą, co zrobić. No dobra, zostawmy ich. Aha, to znaczy przydałoby się, kurna, pożywić trochę. Czy my tędy wejdziemy? Cholera, my tędy nie wejdziemy. Ale to wykombinowałem. Znowu. Aha, weszliśmy. Dobra. Zamkniemy się. Gdzie oni tam wleźli? Ciekawe, czy tu jeszcze ktoś został, bo przydałoby się trochę krwi. To może weźmy sobie sztylecik. Trochę bałagan mam tutaj w tym ekwipunku, ale zaraz tak może szybciej będzie. Niczego niespodziewającego Mariusza zaraz skasujemy. Dobra, cichutko. Tamci, kurczę, dalej sobie spacerują. Zaraz oberwie gościu. Wejdźmy sobie tutaj. Dziwne, bo ja tu już kiedyś byłem. Całkowicie się zrespiła ta lokacja. Kurde, słabo jest tutaj z tą widocznością. Myślałem, że będę miał super miejsce strzeleckie, a tu nie jest to takie. Sprawdźmy, co mają w kuferkach. Łuskowe karwasze. A, dosyć cenne. Weźmy sobie. Miksturka uzdrowienia. Zawsze w cenie. Który ten miecz bierzemy? Kurde, dawno by nas już załatwili. Rozcieracz chłodu. Jest tu jeszcze ktoś? Dobra. Co ja to chciałem zrobić? Kurde, znowu. Pełen profesjonalizm. Nie ma litości, kurczę, tutaj, w tym Skyrimie. Wy też byście nie mieli na mnie żadnej litości. Ach, kurde, nie podobała mi się ta walka, ale zapomnijmy o tym. Co ty miałeś ciekawego? O kurczę. Dobra, pożywmy się. Żebyśmy byli przygotowani do tych krasnoludzkich ruin. Chyba już jesteśmy w pełni pożywieni. Kurde, cóż on to miał przy sobie? Hammerfeldzka szabla MK. Kurde. Kogoś sztylet. Dość sporo złota. Dobra. Jeszcze co tu w kufrze mieliście, koledzy? Dobra, pobierzmy krew. Na zapas. Czy
że to nie działa tak, jak byśmy chcieli. No ale jest. Zawsze to jakaś miksturka też przywracająca zdrowie. No to co, liśmy się, chyba nie będziemy tu się już na nich dalej pastwić. Mam nadzieję, że tylko dojdziemy tędy bez problemów. To jest jakaś jaskinia. Sporo ród korundu, tak? Nie wiem, czy ja dobrze zrozumiałem, że to tu mamy się udać. Co tutaj? Są wilki, czy tylko łośki? Poćwiczymy sobie? A nie, zostawmy je w spokoju. Dobra, co weźmiemy sobie do lewej ręki? Nisty pocisk może dla odmiany. Nie, zaraz, kurczę. Rozdzieracz chłodu, tak. I pocisk, tak, dobra. Jesteśmy przygotowani. A zaraz, gdzież ten marker mamy? Tutaj. Tam jakiś dymek idzie. Dobrze, my to idziemy. Żebyśmy tylko na jakieś trole nie weszli. Tak naprawdę to trole tu w Skyrimie to jedne z najcięższych bestii do pokonania. Się wydawało, że smoki robią tutaj spustoszenie, ale tak naprawdę takie starcie oko w oko z trolem, no, króliczek albo zajączek. Co, tutaj zejdźmy? O ciach, dobrze, że jesteśmy wampirem, kurde, te skoki są epickie. Dobra. Zdejmijmy strzały, bo mnie rozpraszają za każdym razem. Kurde. Ale świetne widoki. To co, idziemy na skróty? Bez żadnego uszczerbku. Ciach. No, to jest niezły plusik tego. Kurczę, z takiej wysokości zeskoczyliśmy. Praktycznie nic nam się nie stało. No, nieźle. No, niezły fail. Spadliśmy chyba z 10. piętra. Szczęście nas chyba opuściło. Nocnica coś nas słabo wspiera. Jak widzicie, w jak on ja żyje, w końcu jest nieumarłym. W bardzo ciężkim stanie doczołgała się tutaj. Do tej twierdzy Waldheim. Twierdza była już oczyszczona z bandytów przez nas, także wydawało mi się to najlepsze miejsce, żeby się tu udać. Także były tutaj bardzo fajne i przydatne rzeczy. Tutaj mieliśmy łóżeczko, w którym przechodziliśmy rehabilitację. Na dole jest pracownia alchemiczna, jest tu alchemiczny. Przydały się też flakony z krwią, które zbieraliśmy z ciał. Te wszystkie właśnie przyrządy i przedmioty były potrzebne do naszej regeneracji. W bardzo ciężkim stanie Wiakonia się tutaj doczołgała do tej wieży. Pozamykaliśmy sobie tutaj drzwi. No i regeneracja trwała tydzień. W chwili obecnej przywróciliśmy 100% naszej sprawności. Muszę troszeczkę przestać kozaczyć i trochę bardziej ostrożnie się poruszać, bo to, co zrobiłem, to jest masakra. Chyba się przebierzemy i ruszamy w dalszą drogę, bo na pewno Karliach i Brynjolf się strasznie niepokoją, czemu my jeszcze nie dotarliśmy tam do nich. To przebierzmy się,
Założymy sobie strój słowika. O, strój jest tutaj, dobra. Kaptur słowika. W ogóle powinniśmy zrobić porządek w tym naszym ekwipunku, bo przecież coś strasznego tutaj. Aha, torebkę też zdjąłem. A torebka jest dość ważna. Udźwig nam się zwiększa. Dobra, rękawice jeszcze chyba tylko. Rękawice słowika możemy ruszać. Czyli musimy troszeczkę bardziej bezpiecznie się przemieszczać. Troszkę godzina, pierwsza w nocy. Optymalnie. Ruszajmy jeszcze raz. No i tak mało brakowało. I wskoczylibyśmy na ten mostek. Zabrakło chyba 2 metrów. Albo metra. Żeby na niego bezpiecznie wskoczyć i nic by się nie stało. Kurde, te łosie tu dalej stoją. No było to dość nieprzyjemne przeżycie. Pierwszy raz wam pokazałem takiego fejla. No ale w końcu jest to gra, także popełnia się błędy niestety. Choćby nie wiem jak się uważało. Dodatkowo zauważyłem, że kurczę, coś nam ta walka zaczyna coraz słabiej wychodzić. Przeciwnicy są dość mocni. Ja gram na ustawieniach chyba czeladnik. Jeszcze pokażę wam, żeby to... No na czeladniku. A wcale nie myślę nawet, żeby podwyższać tego poziomu. Niezła zadyma. Gra jest dość wymagająca. Nasze obrażenia nie są zbyt jakieś konkretne. Tak na styku jesteśmy, jeżeli chodzi o walkę. Dobra. Tutaj chyba jeszcze zeskoczymy. Najgorzej tam już na miejscu jest. Dobra, ciach. Jesteśmy już dość niedaleko. Może na tą półeczkę. Hops. Musimy trochę bardziej myśleć, przecież to co ostatnio zrobiłem to jest masakra. Tylko totalny idiotyzm. Tutaj z kolei, kurczę, chyba nie przejdziemy. Trzeba trochę obniżyć wysokość. Ciekawe, czy ktoś w tej twierdzy jest. No, dosyć fajne miejsce znaleźliśmy. A, są strażnicy. Już mnie nawet wypatrzyli, także... Dzieje się. No co, kolego? Aha, ja gdzieś miecz posiałam. Posiałem, dobra. Niech będzie posiałem. Źle to brzmi. Kurde. Jak zwykle mi się pierniczy. Dobra. Co tu będzie najlepsze? Mimo wszystko najbardziej mi się podoba ostatnio ostrze słowików, a tutaj inferno. No i zobaczcie ile obrażeń ja zadaję. Przecież to jest kurde nic. Matko, zaraz zginę drugi raz, no dajcie spokój. Ciekawe, czemu tak mi ta walka słabo idzie. Dobra, kurczę. Strasznie ich dużo tutaj jest. Ah!
Dobra, są różnej wytrzymałości. Może wykorzystamy... Kurde. Zobaczcie, znowu ta noc nie jest nocą. Zaraz, jakie te umiejętności mamy? Odbicie światła mamy włączone. Przejdźmy może w dół. No to jesteśmy w tym Irkhandzie. No gdzież oni się wszyscy schowali? Znowu, kurczę, spadłem. To jest jakaś dźwignia. Kurde, było ich 300, a nagle zostało się dwóch. Tutaj jeszcze stoją. A nie będziemy wszystkich zabijać. Co tutaj jest wejście? Dobra. Pięknie. Pierwsza pułapka zaliczona. Tam jakiś strażnik stoi. Wciuli trochę jest. Tego skasujemy może łukiem. Dobra, trzech tu się kręci. Strasznie się zdenerwowali. Może ja się stąd przemieszczę się w inne miejsce. Jednak nic tu nie ma. Nie wiem za bardzo, w którą stronę iść. Gdzież ten Mariusz jest? Nie trzeba było. Przede mną się nie schowasz. No przed. O kurde. No dobra, dwóch skasowanych. Ten mnie zaskoczył. Spał sobie tu w najlepsze. Nic nie mają ciekawego. Dobra, zaraz przeszukajmy jego ciało. Nic, to zwykli bandyci, ale czasami się trafiają naprawdę. A pobierzmy sobie krew, to będą takie substytuty miksturek uzdrawiających. Już nie pamiętam, dokładnie nam dawały, ale też są czasami bardzo pomocne. Co tutaj się jeszcze ktoś kręci? Ciekawe. My mamy się udać. Chyba do góry musimy wejść, dobra. To idźmy do góry. Tutaj jest fajna pułapeczka. Można sobie chyba się przyszpilić. Widzę, że tam jakiś Mariusz chodzi. Dobra. Zaskoczmy go z tyłu. Backstapa mu zrobimy. To kiepski moment na zgubienie. Macie! Więcej cię nie znasz! Kurde! Więc znowu obrażenia zadał. Dajcie spokój. Ojojojoj. Oj.
się dosyć. No dobra. Chyba zrobiliśmy już tu taki porządek, jaki potrzeba było. Herszt. Z hersztem to zawsze są problemy. Płytową zbroję miał. Kurde, ale... Laskotopór. Kurde, coś to jest. Strasznie ciężkie. Ejku, ejku. Dobra, pożywmy się na nich. Żeby zregenerować siły. Co to jest krew? Dobra, flakon zebrane. I prawdopodobnie gdzieś u góry, tak? Możliwe, że w tamtej wieży coś będzie. Udajmy się tam, no gdzieś tutaj. Kurczę. Aha, tutaj jakieś schodki tam są. Musimy uważać, bo z tym naszym gdzieś tutaj się połamaliśmy już. Tutaj nikogo nie ma. Pusto. Kuferek. W górę i w górę. Kurczę, ostrożnie, ostrożnie w Jakonia, bo już żeśmy pokazali wszystkim, jacy jesteśmy sprytni. Dobra. Irynk Hunt. Nie wiem, co znaczy, ale wejście pewnie. No to jesteśmy w środku tych ruin. Musimy mieć się na baczności, nie wiadomo co tutaj. Będziemy mieli przyjemność spotkać. No już widzimy, że jest dość nieprzyjemnie. Raz, dwa, cztery ciała leżą. Przygotujmy sobie może jakąś broń. Co by tu było naj... Może ten rozdzieracz. Co to ostatnio? To Inferno chyba. Nie będziemy kombinować. Szlak zawsze mi się tu kurczy. Tak. I do prawej. Dobra. Mamy wszystko przygotowane. Tak jak powinno być. Dobra. I co was tu zabiło? Bandyta. Pobierzmy krew. To jakiś kuferek mamy. Ekspert, kurczę. Coś tam. Coś tam powinno być ciekawego w nim. No. To jest grane. Mikstura siły. Kurde. Nie udźwigniemy tego, chociaż to rzucanie czarów 17. Co tu się wydarzyło? Musimy uważać na pewno. Tutaj. Co was zabiło? Zobaczmy, co nam dają w ogóle te miksturki krwi. Nieświeża mikstura krwi. Ekwiwalent pożywienia się, no to już wiemy, że nie działa. Ale leczy 50 punktów zdrowia i 20 punktów magii i kondycji, także dość fajne. To pobierzmy sobie jeszcze z tego bandyty.
Będziemy mieli takie miksturki zastępcze. Dzięki nim też doszliśmy do siebie. Prawidłowo przebiegła rehabilitacja. Kurde. Nie podoba mi się to. Pewnie pełno pułapek. Tu se ktoś co? Jacuzzi trzyma? Masakra. Co tu się wydarzyło? O kurde, większa dusza. Nieźle. Patrz pod nogi w jakonia, to jest najważniejsze. Ojojoj. Co one się kąpały? Kurde. Klejnociki. Niepokoi mnie strasznie to. Ta cisza jest najgorsza. Dobra. Właśnie mi się coś przypomniało. Skoro cisza, to rzućmy sobie zaklęcie. Jak zwykle. Coś słyszałem. Cholera. Ciekawe, czy możemy to jakoś ominąć. Kurczę. Czyli to się kręci. No z tą naszą podatnością na ogień to coś w sam raz dla nas. No dobra, ale przeszliśmy co? To się kończy już tutaj. Przestaliśmy się palić. Też fajnie. Wymyślili akurat ogień. Nie mogli czegoś normalnego wymyśleć. Zaczyna mnie martwić, że coraz mniejszy mamy udźwig, także będzie trzeba pomału wyrzucać rzeczy. Nie lubię tego robić. Jeszcze to możemy sobie palić wziąć. Kurczę, no gdzież ten Bryniol w Ikariach przydaliby się tutaj. Aha, winda. Dobra. Już myślałem, że w powietrze wylecieliśmy. Dobra, to jakoś na razie suchą stopą żeśmy przeszli przez te ruiny. Podejrzewam, że ta kuleczka by nam przyłożyła dosyć mocno. O, jak dobrze, że jesteście. O, jak ja się cieszę, że was widzę. Mam nadzieję, że nie przybyliśmy za późno. Kariach, co to znaczy? Co tam się stało na dole? W takim stanie znaleźliśmy ich z Brynjolfem. To sprawka Mercera. Musimy go dogonić, nim będzie za późno. No dobra, to ruszajmy. Powinniśmy ostrożnie stawiać kroki. Nie zdziwiłabym się, gdyby zostawił dla nas kilka niespodzianek. Na pewno, niespodzianki będą.
Nie wiem, co mi się stało ze sterowaniem. Musimy zachowywać się jak najciszej. Jak? Falmerowie są wprawdzie ślepi, ale mogą nas usłyszeć. Mówisz, że Falmerowie? No tak, w końcu mamy odzyskać. Mercer tu jest. Czuję to. Myślisz, że Mercer już wie, że tu jesteśmy? Do tej pory był bardzo ostrożny. Wątpię, by tak po prostu zostawił te plany, jeśli nie miał ku temu powodów. Dla posiadacza kościanego klucza, kradzież oczu Falmera to dziecinna igraszka. Nie, chcę urządzić tu na nas zasadzkę. Jestem tego prawie pewna. No dobra, to jesteśmy już przed jakimś... Spotkaliśmy Brynjolfa i Karliach. Jesteśmy już... Aha, nie opowiedziałem. Nie opowiedziałem wam o mojej przygodzie. Wiecie, że miałam poważny wypadek. Spadłam z wysokości dosyć dużej. Dlatego ta zwłoka tutaj. Mam nadzieję, że się nie gniewacie. Dobra. To by było wszystko w tym odcinku. Znowu przeżyliśmy coś, czego, na co się nie spodziewałem. To wynikało z mojego kozactwa. Trzeba trochę ostrożniej się poruszać w tej grze. Bez przesady jesteśmy wampirem, no ale jednak co tam odczuwamy, bo to by było bez sensu z kolei, jakbyśmy żadnych ran nie odnosili. Także zobaczymy, co przyniesie następny odcinek. Bardzo wam dziękuję za oglądanie i zapraszam do oglądania następnych odcinków. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.